Już o godzinie 10 w sobotę 17 maja w Muzeum Wsi Radomskiej rozpocznie się majówka w muzeum. Tą imprezą skansen wpisuje się niejako w noc muzeów, choć placówka będzie czynna do 21. W programie majówki nauka wyrabiania kwiatów z bibuły i lekcja kaligrafii, a także potańcówka na dechach. Do tańca zagrają kapela Zdzisława Kwapińskiego i kapela Andrzeja Malika. Wstęp na majówkę jest płatny. Wcześniej dla zwiedzających otworzy się także Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. 17 maja będzie pierwszym dniem, w którym radomianie i nie tylko będą mogli obejrzeć nową siedzibę. Elektrownia po 3 latach remontowej przerwy powróciła na ulicę Kopernika. Efekty prac budowlańców będzie można oglądać od godziny 15, ale punktem kulminacyjnym Nocy Muzeów Elektrowni będzie pokaz Enon Bast i Macieja Fortuny. Trębacz i producentka muzyki elektronicznej o godzinie 23 zaprezentują elektroakustyczną transkrypcję utworów muzyki filmowej Krzysztofa Pendereckiego. Wstęp wolny. Noc muzeów odbędzie się także, mimo wcześniejszych niepokojów o finanse, w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Malczewski otworzy swoje podwoje dla zwiedzających o godzinie 19. W tym roku nie będzie wzorem lat ubiegłych nocy tematycznej. Pracownicy muzeum będą oprowadzali po wystawach. O 22.30 taki główny punkt naszej nocy muzealnej, czyli oprowadzanie po wystawie Sermacki Skarb. Ono będzie połączone z pokazami szermierki. Zaprosiliśmy tutaj reprezentantów grupy rekonstrukcyjnej, także myślę, że może to być ciekawe dla szerszej publiczności. Oprócz tego oczywiście będą to opowieści o Trybunale Skarbowym Koronnym w Radomiu. Ale to nie jedyny pokaz, jaki zaplanowano w Muzeum Malczewskiego. W tym roku partnerem w organizacji Nocy Muzealnej jest Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług. Przygotowaliśmy pokaz mody. Między innymi będą wystawione kolekcje, które były laureatami różnych konkursów, albo ogólnopolskich, bądź też kolekcja, która zdobyła złoty medal na międzynarodowych targach w Poznaniu. Będą to 4 kolekcje. Zespół Szkół Elektronicznych z kolei zorganizuje pokazy elektroniczne. Chciałbym pokazać tutaj naukę przez pryzmat historii tej nauki, głównie z dziedziny elektroniki. Poszedłem po prostu śladami znanych naukowców i chciałbym przedstawić sposób, w jakich powstały słynne wynalazki, takie jak właśnie promieniowanie rentgenowskie, czy też zademonstruję prawo Faradaya, pokażę jak działają i zostały wynalezione różne urządzenia elektroniczne, które są stosowane w życiu codziennym. W Noc Muzeów czynne będą także Muzeum Sztuki Współczesnej i kamienica Starościńska przy Grodzkiej 8, w której oglądać można wystawę wykopalisk z terenu dawnego Zamku Radomskiego, a także po raz pierwszy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Po raz pierwszy również Noc Muzeów organizuje Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. Gwiazdą w Worońsku będzie Skubas, w Radomskiej Łaźni natomiast Kalina Jędrusik. A my w ten wieczór na godzinę 20 zapraszamy na spotkanie z Kaliną Jędrusik. Patrycja Zywert, aktorka znana w Radomiu, przez wiele lat związana z naszym teatrem, przyjeżdża z piosenkami Kaliny Jędrusik i tutaj znowu wieczór, mamy nadzieję, bardzo kobiecy, zmysłowy, sensualny. W Noc Muzeów po raz kolejny włącza się również Radomska Straż Pożarna. Pomiędzy większością placówek z Radomia i z okolic, które będą uczestniczyły w Nocy Muzeów, będzie kursowała darmowa linia 100.